Dzień dobry, Bartosz Wieczorek, TVP Sport. Pytanie do Marcina Bułki. Czy czujesz, że mogłeś zrobić coś więcej przy tych straconych bramkach w meczu z Portugalią? Dzień dobry. Jeżeli patrzymy na wynik, jasne, jeżeli bramkarz traci 5 bramek, to na pewno analizuje i patrzy na to, co zabrakło. Wydaje mi się, że przy jednej z nich mogłem zachować się lepiej, a dokładnie mówiąc przy czwartej bramce. Nawet gdy to był mocny strzał, mi się wydaje, że troszeczkę moja pozycja była za niska i ta reakcja była troszeczkę spóźniona. A jeżeli chodzi o kolejne cztery, no to moim zdaniem bramkarz zawsze może zrobić więcej, ale też nie obwiniałbym się za resztę bramek. Tak naprawdę też pierwszy raz chyba w mojej karierze straciłem 5 bramek, więc też dla bramkarza to nie jest jakaś fajna sprawa stracić tyle bramek. Dominik? Tak? Dominik Wardzichowski, Sport.pl. Dzień dobry. Ja będę miał pytanie do pana Piotra. Panie Piotrze, chciałem zapytać o to zdjęcie z Cristiano Ronaldo. Jak ta sytuacja wyglądała z pana perspektywy i czy śledził pan to, co się działo po tym meczu, nie wiem, w social mediach i w ogóle, jeśli chodzi o komentarze po tym zdjęciu pana i Nikoli Zalewskiego? Dzień dobry. No, wyglądało to tak, że podeszliśmy z Nikolą, poprosiliśmy o zdjęcie i sobie je zrobiliśmy. Nie ma z tym problemu. Ani Cristiano, ani my. Także ja nie widzę tutaj żadnego problemu. Tyle w tym temacie. Proszę, Łukasz. Ja mam pytanie do Marcina. Łukasz Siona w Polsce 24 i kanał Cioną po oczach. Nie będę grillował chłopaków za zdjęcia, bo to niepoważne. Natomiast chciałbym skupić się na sprawach sportowych. Marcinie, powiedz, jak z twojej perspektywy jako szefa defensywy, bo bramkarz jest przecież szefem defensywy, wygląda sytuacja, że no, tracimy tyle bramek. Czy jednak twoim zdaniem powinniśmy grać mimo wszystko bardziej niedefensywnie, nie powiedzieć, to może jest złe słowo, ostrożnie, bardziej jednak schowani w tyłach, szczególnie z takimi przeciwnikami jak Portugalia, bo jeżeli próbujemy grać otwarty futbol, no to kończy się to bardzo często źle. Graliśmy zachowawczo na Mistrzostwach Świata, zachowawczo, tak to możemy nazwać? Okej, do puenty. I przyniosło to odpowiedni rezultat. Jak ty na to patrzysz jako szef defensywy? No, jeżeli mówimy tylko o meczu o Portugalii. No to na przykład ten z Portugalią to był silny rywal. I patrząc na cały przebieg spotkania, to były dwie strony medalu podczas tego meczu, bo do przerwy było 0-0, a po meczu wynik był jaki był. Wydaje mi się, że te bramki, które padły w dosyć krótkim czasie i no jeżeli przegrywa się 2-0, to raczej nie gra się zachowawczo, bo nie bronisz w wyniku 2-0, tylko próbujesz atakować i stworzyć jeszcze sobie sytuację do strzelania bramki, które mieliśmy w pierwszej połowie. Mi się wydaje, że gdybyśmy strzelili jedne z nich, ten mecz by inaczej wyglądał i wtedy moglibyśmy myśleć o graniu, tak jak pan powiedział, zachowawczo, ale to nie o to w tym chodzi. Chodzi o to, żeby strzelić więcej bramek niż rywal. No i siłą rzeczy musieliśmy się otworzyć i otworzyć troszeczkę więcej miejsca dla Portugalii, bo przegrywaliśmy, a oczywiście szukaliśmy strzelania bramki. Dzień dobry, Adrian Manik, TVN24. Ja mam pytanie, Piotrze, tutaj do ciebie jestem z lewej. Odnośnie atmosfery, jaka teraz panuje w kadrze, bo jednak jutro ten ważny mecz tutaj ze Szkocją. Czy wy sobie porozmawialiście we własnym gronie i jakie jest tutaj właśnie nastawienie przed tym jutrzejszym meczem? No bo wiadomo, potrzebujemy albo remisu, albo zwycięstwa, żeby pozostać w dywizji, a porażka da nam niestety relegację. Dziękuję. Atmosfera jest dobra. Z chłopakami wiemy, że ten wynik jest negatywny, był negatywny w Portugalii, ale zdajemy sobie sprawę, przed jakim meczem jesteśmy i wszyscy są zwarci i gotowi, żeby jutro w meczu ze Szkocją pokazać swoją jakość i wygrać to spotkanie i utrzymać się w tej dywizji. Proszę, Dawid. Dzień dobry, Dawid Dobrasz, Portal Meczyki. Nie do końca chciałem pytać o to zdjęcie, ale chciałbym doprecyzować te kwestie. Czy ty się, Piotrek, dziwisz,
że podniosło się takie larum w mediach, że po przegranym meczu idziecie sobie zrobić zdjęcie. Czy ty jesteś tym faktem zdziwiony, czy po prostu media, ludzie przesadzają trochę w tej kwestii? Dziękuję. Mnie to nie interesuje, co tam się dzieje w mediach, w social mediach. Dla mnie Cristiano Ronaldo jest jednym z najlepszych piłkarzy na świecie, w historii. Miałem taką ochotę, zrobiłem sobie zdjęcie i tyle. A czemu nie wypada? No uważam, że przegraliśmy mecz, ale co, mam się schować? W kącie? Czy jak? Podszedłem, zapytałem, zrobiliśmy zdjęcie i tyle w tym temacie. Miałem taką ochotę. Maciek, tak? Kaliszuk? Maciej Kaliszuk, Przegląd Sportowy Onet. Do Marcina mam pytanie. No te nieszczęsne spodenki, czy w ogóle jak to się mogło wydarzyć, że grałeś w spodenkach tak Łukasza Skorupskiego i czy to w jakikolwiek sposób mogło wpłynąć też na postawę, no bo to choćby jesteś dużo wyższy od Łukasza, więc czy mogły być, nie wiem, niewygodne, czy to w ogóle, jak to się w ogóle mogło stać z twojej perspektywy, ta cała sytuacja? I to jest jedno z najważniejszych pytań, o które pytamy po meczu z Portugalią. Jeżeli chodzi o temat spodenek, to jedyne, w czym się różniły, to numer, który widniał na nich. I gdyby nie państwo media, to bym nawet nie wiedział, że się różniły, ponieważ rozmiar wydawał mi się taki sam. Proszę, Mateusz. Dzień dobry, Mateusz Skwirawski, Wirtualna Polska. Będę miał pytanie do Marcina. Marcin, tak chciałbym, żebyś ocenił z perspektywy bramkarza, tak jak tutaj już padło, szefa obrony. Co się dzieje właśnie z naszą defensywą, bo można powiedzieć, że we wszystkich tych meczach Ligi Narodów były momenty, kiedy nasza obrona grała dobrze, albo nawet coś więcej, ale były też takie momenty, kiedy po prostu coś pękało. I najczęściej w tych momentach traciliśmy gole i to seryjnie, tak? Teraz 14 goli po tych meczach straconych. Jak ty to jesteś w stanie ocenić z perspektywy bramkarza i człowieka, który ma całą perspektywę zasięgu wzroku właśnie? No tak, też trzeba patrzeć, w jakich okolicznościach traciliśmy te bramki. Oczywiście w meczu z Portugalią pierwsze dwie bramki straciliśmy w sumie na własne życzenie, ponieważ jedna bramka to zaczęła się już od różnego w ofensywie, który mieliśmy, nadzieliśmy się na kontrę, a druga z nich to był rzut karny. Zresztą niefortunna sytuacja, bo Kuba Kiwior po prostu próbował blokować strzał i dostał piłką w rękę, więc wiadomo, tych bramek straciliśmy dużo za dużo, a tak jak mówiłem, reszta meczu z Portugalią, no to była konsekwencja tego, że otworzyliśmy się i próbowaliśmy zdobyć trochę przestrzeni z przodu, żeby wykreować sobie sytuację, dlatego pewnie przy takiej jakości zawodników, jakim ma Portugalia, czasem można niestety stracić bramkę. Niestety tak to wyglądało, a co do poprzednich meczów, te mecze, tak, traciliśmy bardzo dużo bramek, też strzeliliśmy i w sumie w dwóch ostatnich meczach ten taki grad bramek w przeciągu kilku minut nastąpił, ponieważ z Chorwacją też straciliśmy bodajże 3 bramki w mniej niż 10 minut, ale odpowiedzieliśmy prezencją na boisku i mi się wydaje, że teraz coś najważniejsze to jak najmniej stracić i wygrać mecz ze Szkocją. Twoim zdaniem jest kwestia otworzenia się na grę ofensywną, czy też gdzieś błędy w ustawieniu, brak koncentracji w niekiedy, błędy indywidualne? Dziękuję. No to jak to w piłce, błędy indywidualne są konsekwencją utraty bramki. No i pewnie jeżeli byśmy mieli typować każdego po kolei, no to ten błąd indywidualny by się nadarzył. No ale mówimy tu jako drużyna i musimy raczej patrzeć na siebie jako drużyna, a nie indywidualnie. Wiadomo, zawodnicy, którzy popełnili błędy albo którzy mogli zrobić więcej, wiedzą, że pewne sytuacje, w pewnych sytuacjach mogli zachować się lepiej, więc ciężko mi też mówić jako ja, bo wolę odpowiadać za drużynę, a nie jestem odpowiednią osobą. Mateusz Gęza, Radio Z. Pytanie do kapitana, czyli do Piotra Zielińskiego. 8 ostatnich meczów, czyli 5 porażek, 2 remisy i zwycięstwo. Atmosferę najczęściej budują wyniki. To ja zapytam o reakcję. Czyli jaką reakcję zobaczymy jutro? Co chcecie pokazać?
żeby ten arcyważny mecz ze Szkocją jednak troszeczkę inaczej podsumował nam Ligę Narodów? No właśnie jutro chcemy tą reakcję pokazać w postaci zwycięstwa. Tak? Myślę, że tutaj musimy zrobić wszystko, żeby wygrać to spotkanie w dobrym stylu i zakończyć tą dywizję na trzecim miejscu i później powalczyć, żeby w tej dywizji zostać. Wojtek. Wojciech Górski weszło. Ja też mam pytanie do Piotrka. Piotr, chciałem cię poprosić o komentarz czy odpowiedź do słów Jacka Bąka, który tobie i Nikoli zarzucał, że nie macie charakteru przez to zdjęcie z Cristiano Ronaldo. Ja rozumiem, że możesz nie śledzić, nie interesować się tym, co piszą media, ale słowa wielokrotnego reprezentanta Polski no są mocne, one jednak coś znaczą. Ma prawo do wypowiedzenia swojego zdania, tak? Ja tam nie uważam, żebym zrobił coś złego i pozostawię to bez komentarza. Do you want to ask a question? Please wait for micro. Petro, a question for you. Given you play in Serie A with Inter, you'll know Billy Gilmore and Scott McTominay well. Can you talk us through their strengths and what you think of them as players? Tak, to na pewno Billy, Scott, McTominay to są świetni zawodnicy. Bardzo dobrze wkomponowali się w Serie A. Przed samym zgrupowaniem też mieliśmy okazję grać między sobą i widziałem ich w akcji. Także to są na pewno dwóch kluczowych zawodników w reprezentacji Szkocji, na których trzeba bardzo uważać. No i tak, na pewno są to świetni piłkarze, dobrze wyszkoleni technicznie, przy tym Scott McTominay, świetne warunki fizyczne, super wchodzi w pole karne, też piłka go szuka, strzela dużo goli. Musimy być bardzo uważni na jego i Billy'ego też. Martin, for you, did you play with Billy Gilmore at youth level at Chelsea? Do you keep in touch with him, and what do you think of his career progression? Yeah, po angielsku? Okay. Tak, z Billy Gilmorem byłem 3 lata w Chelsea. Graliśmy razem nawet w jednej drużynie. To jest młodszy chłopak ode mnie, ale zawsze wyróżniał się dobrą techniką, taką elastycznością przy pozycjach i to jest świetny zawodnik, dobrze wyszkolony technicznie. Nie mamy prywatnego jakiegoś tam kontaktu, ale zawsze jak się widzimy, to wymienimy kilka słów, bo też się znamy od jakiegoś czasu i w ostatnim meczu niestety strzelił bramkę przeciwko mnie, więc rozmawiamy mniej. Okay, prosimy o 2 ostatnie pytania do zawodników, Mateusz i Kacper. Dzień dobry, Kacper Chojnacki. Ja mam pytanie do pana Marcina. Panie Marcinie, przytoczę pewną statystykę z meczu z Portugalią, mianowicie na 14 długich podań, tylko jedno było celne z pana strony i chciałbym spytać, czy to dla pana jest problem i jeżeli tak, to czy wynika on z pana umiejętności, czy bardziej z tego, że nie ma pan komu grać, tak mówiąc wprost? Ciekawe pytanie. Jeżeli mamy patrzeć na statystyki, a nie na przebieg meczu, no to zawsze te statystyki nie będą troszeczkę odzwierciedlały tego, co się dzieje. Oczywiście, jeżeli mówisz o dłuższych podaniach, czasami bramkarz może zagrać, wydaje mi się, dobre długie podanie, a twój zawodnik przegra głowę w powietrzu i to się liczy już jako niecelne podanie. Więc to jest troszeczkę pytanie zbyt specyficzne, żeby je tutaj oceniać. A jeżeli chodzi o grę nogą, no to czuję się w tym aspekcie dobrze, nawet gdzie w tym te statystyki nie przemawiają za mnie i nie mam z tym problemu. Wystarczy po prostu porównać możliwe z grą w klubie, czy po prostu obejrzeć kilka meczów więcej. Mateusz?
Ja mam pytanie, Mateusz Janiak, Przegląd Sportowy. Mam pytanie do Piotra. Piotr, chciałem cię zapytać o zmianę struktury w przerwie z 5-3-2 do przerwy na 5-4-1. Czy czujesz, że to miało wpływ na waszą grę? No bo Kacper przyszedł na drugą stronę boiska i po dobrej pierwszej połowie wszystko w drugiej wyglądało gorzej. I chcę zapytać ciebie, jak z perspektywy boiska to wyglądało? Czy masz wrażenie, że to w jakikolwiek sposób wpłynęło na to, jak graliście? Myślę, że każdy wiedział, co ma wykonywać. Tak? Ta druga połowa była, weszliśmy w nią troszkę gorzej, z mniejszą determinacją, agresywnością niż w pierwszej. I tutaj ustawienie to nie miało większego znaczenia. Także na pewno musimy lepiej wchodzić w tą drugą połowę, bo po tak dobrej pierwszej połowie, gdzie stworzyliśmy sobie 3-4 klarowne sytuacje z Portugalią, musimy jakoś wykorzystać, żeby otworzyć ten wynik spotkania i wyjść na prowadzenie. Jeżeli tego nie robimy, no to później są ciężary, tak? Portugalia później zmieniła jednego zawodnika, który okazał się kluczowym. Bo Vitinha wszedł i od razu odmienił troszkę też grę Portugalczyków. Mateusz, zdobyłeś mikrofon, więc proszę. Mateusz Skwirawski, Wirtualna Polska. Jeszcze jedno pytanie do Piotra. Piotr, chciałem, żebyś ocenił na podstawie tych naszych ostatnich meczów z silnymi zespołami i Widzę Narodów i też w dużych turniejach, czy my w tym momencie jesteśmy na półce mniej więcej z zespołami poziomu Szkocji, czy trochę wyżej? Chciałbym, żebyś to ocenił nie z perspektywy zawodnika, który gra w Interze, zrobił Scudetto niedawno, tylko tak z perspektywy drużyny. Dziękuję. Ja uważam, że stać nas na grę z najlepszymi reprezentacjami. Pokazujemy to momentami. A żeby osiągać pozytywne rezultaty z nimi, to musimy właśnie wykorzystywać te sytuacje, które stwarzamy. I te mecze będą zupełnie inaczej wyglądały. Bo jeżeli stwarzasz sobie 4-5 sytuacji z Portugalią, no to musisz ten wynik otworzyć. I uważam, że mamy na tyle jakości, żeby móc rywalizować z takimi zespołami. Dziękuję. To było ostatnie pytanie do zawodników. Piotrek, Marcin, dziękujemy bardzo za udział w konferencji. Ja tylko jeszcze jedno dodam tutaj, że my jesteśmy jako drużyna na dobre i na złe, że nie ma momentów tutaj, że ktoś teraz szuka winnych i tak samo każdy ma prawo do popełnienia błędu, tak samo Łukasz Gawrioły, który popełnił błąd, to tak to w życiu bywa, trzeba to przyjąć i jako zespół jesteśmy zwarci i bojowi do tego, żeby jutro walczyć ze Szkocją. Dokładnie, to ja dodam też, nie? Że z naszej strony Łukasz ma pełne wsparcie, zaufanie i jest to bardzo dobry człowiek i z pełnym zrozumieniem podeszliśmy do tej sytuacji. Każdemu może się przytrafić taki błąd i jesteśmy ze sobą na dobre i na złe. Dziękuję. Dziękujemy bardzo, Piotrek. Dzięki, Marcin. Przechodzimy do zadawania pytań do team managera oraz selekcjonera. Proszę, Adrian. Dzień dobry, panie selekcjonerze. Adrian Mielnik, TVN24, tutaj jestem. Witam serdecznie. Chciałem zapytać w takim razie o analizę tego meczu z Portugalią. Co nie zagrało, że w pierwszej połowie widzieliśmy naprawdę bardzo dobrą drużynę reprezentacji Polski, która gra mogła się podobać, a od 52, 5 minuty ta gra niestety się posypała i w około 20 kilka minut straciliśmy te bramki, które widzieliśmy w Porto, więc to moje pierwsze pytanie. Czy ma pan jakiś tutaj wniosek, może przedstawić więcej? Witam jeszcze raz wszystkich. Na pewno od samego początku zaburzyło nam to, że musieliśmy podjąć w 5 minut decyzję o zmianie zawodnika, bo przed samym zejściem do szatni okazało się, że Sebastian spiął mu lekko mięsień i akurat nie chcieliśmy ryzykować w jakikolwiek sposób jakimś urazem jego. Dlatego tutaj podjęliśmy pierwszą decyzję, jeżeli chodzi o zmianę. Drugie, na pewno kontuzja Bartka Bereszyńskiego zmieniła to, że same nasze podejście. Druga kontuzja Janka Bednarka, która spowodowała uraz i w przerwie też musieliśmy czekać na decyzję, czy może zagrać, czy nie. Dlatego też szybko podjęliśmy decyzję. Wiedzieliśmy, że tą pierwszą połowę zagraliśmy bardzo dobrze, ale wiedzieliśmy, jakie straty nas czekają. Drugie też brałem pod uwagę to, że zmieniliśmy ustawienie na 5-4-1 po to, żeby przetrzymać właśnie ten okres 15-20 minut, bo wiedzieliśmy, że tutaj nam trochę groziło, w szczególności tam ze strony Leo, który był bardzo groźny i gdzieś potrafił to wejść. Zabezpieczyliśmy, bo do tego momentu nic nie było. Po stracie bramki rzeczywiście
wyszła sytuacja z Karolem, gdzie była zmiana przygotowana, musieliśmy trochę dłużej czekać i później zmieniliśmy ustawienie na 4-4-2 i tutaj widać było, że totalnie robiliśmy to pod kątem też tego meczu już teraz, który jest, bo wiedzieliśmy, że nie mamy żadnych obrońców więcej i musimy po prostu umiejętnie tym zarządzać, dlatego też po meczu powołaliśmy Wieteskę i sam przebieg na pewno tej drugiej części spotkania był dla nas bolesny, bo to jest trudne, ale to też jest dla nas bardzo ważna informacja, w jaki sposób musimy grać dalej i to, co tutaj jeden z panów redaktorów przytoczył, te statystyki, one rzeczywiście nie wyglądają za dobrze. Trzeba pamiętać, że gramy naprawdę z topowymi zespołami i tutaj też wiemy, nad czym musimy pracować, że nie możemy po prostu tyle minut wyłączać się i to, a my nie wykorzystaliśmy swoich szans, bo to, co rozmawialiśmy, no mając tyle sytuacji w Portugalii, przy stanie 0-0, no nie da się wygrać później meczu, jak się takich sytuacji nie wykorzystuje. Dziękuję. I drugie pytanie, w takim razie jakiego meczu możemy spodziewać się jutro? Jak tutaj drużyna do tego podejdzie i jeżeli chodzi też tutaj o absencję, bo wiadomo, że zabraknie Janka Bednarka, Bartka Bereszyńskiego, też Tarasa Romańczuka. Jak tutaj ma pan właśnie plan na tą linię pomocy i też defensywy, żeby ustawić naszą reprezentację? Dziękuję. No tutaj jeszcze co do Tarasa, to muszę go pochwalić, bo rzeczywiście, że walczył do końca, mimo że z urazem i tutaj chwała dla niego. Na pewno jest mi przykro, że tak się zdarzyło, że wracają ci zawodnicy do klubów, czy to do Sampdorii, czy do Southampton, czy do Jagiellonii, także jest to na pewno bolesne. No to są urazy mechaniczne, których ciężko gdzieś zaradzić. Na pewno wiemy, że Szkoci są zdeterminowani i to na pewno zdajemy sobie sprawę, ale my jako zespół pokazaliśmy, że potrafimy grać. Ja wierzę w tą drużynę, wierzę w to, że dalej się będziemy rozwijać i obyśmy przekładali na jeszcze większą ilość tego meczu, nie wyłączali się w tym spotkaniu i wierzę w to, że to takie spotkanie będzie. Witam serdecznie panie trenerze. Łukasz Siena w Polsce 24, kanał Cioną po oczach. Albert Einstein mawiał, że robić wciąż to samo i oczekiwać różnych rezultatów to szaleństwo. Dlatego chciałem nawiązać do stylu polskiej reprezentacji, bo mówimy cały czas i słyszymy o ofensywnym stylu, o odważnym graniu, a prawda jest taka, że straciliśmy najwięcej bramek w Europie. Ze wszystkich drużyn w Lidze Narodów tracimy zdecydowanie tych bramek najwięcej. Czy trener ma pomysł taki, żeby jednak zweryfikować swoje pierwsze zamierzenia i zdecydować się grać bardziej defensywnie, ostrożnie, zachowawczo, bo jednak, kiedy to robiliśmy, w naszym DNA był zawsze kontratak. Zmasowana obrona, szybki kontratak i to przynosiło określone efekty. Może skończmy z zamkniętą, obleżoną twierdzą, z mentalnością zamkniętej twierdzy i spróbujmy się otworzyć na coś innego. Ale pan powie, kto ma zamkniętą twierdzę. No, jeżeli mogę, nie wiem, to uważam, że trochę robi się nam taka atmosfera zamkniętej twierdzy, przynajmniej ze strony pana trenera, tak mi się wydawało. Ale może mi pan to wytłumaczyć, bo chciałbym, żeby mi pan to wytłumaczył. Okej, okay. Ja panu nie przeszkadzam, okay, jak pan dobrze mówi, dobrze? Ja bym bardzo prosił, żeby pan wytłumaczył, co to jest zamknięta twierdza i obleżona, bo to mnie bardzo interesuje. Okej, okay. Miałem wrażenie, jeżeli mogę, że pan trener jest bardzo nerwowy ostatnio, że po prostu denerwuje się na pytania o styl, a nikt tu nie ma złych zamiarów. Piłka to jest radość. Wszyscy chcemy dobrze dla polskiej reprezentacji. Stąd moje pytanie, czy jest takie zawahanie co do stylu, co do sposobu grania? Dlatego, że po prostu tych bramek tracimy tak wiele i to tylko o to chodzi, bo tu nikt nie jest wrogiem nikogo, ani nikt nie chce nikomu zrobić na złość. Ale może mi pan powiedzieć, kiedy ja się zdenerwowałem albo kiedy byłem nerwowy? Przepraszam, takie miałem wrażenie przed meczem z Portugalią. Być może mylne, nie twierdzę, że... I czy może pan trener odpowiedzieć na ten styl i czy może rozważa pan? Powiem panu tak, że jeżeli rozmawiamy o stylu, teraz dopasowujemy grupę zawodników, którą mamy do zespołu. Gramy w ostatnim czasie z najlepszymi zespołami i powiem panu, może to jest pana zdanie, ale znam pana zdanie tysiące kibiców, których spotykam i mówią, że wolą patrzeć na taką styl grania i taką reprezentację, która gra w piłkę, która gra ofensywnie, która pokazuje, że potrafi rywalizować z każdym, niż stać tylko i wybijać piłkę, co akurat nikogo nie oceniam, bo to nie jest moja sprawa. I jeszcze raz mówię, nie jestem ani nerwowy, bo rozmawiam z każdym i jeżeli jest tu większość dziennikarzy, to nie wiem, czy którykolwiek jeszcze potwierdzi to, że ja jestem nerwowy, bo z każdym staram się rozmawiać, każdemu udzielam informacji i z każdym rozmawiam na tematy, które jest.
Rozmawialiśmy na to, że wielu zawodników czuje się dobrze w tym ustawieniu i wielu zawodników się rozwija, bo Nikola Zalewski gra chyba najlepiej w reprezentacji, jak potrafi. Piotrek Zieliński gra bardzo dobrze w tym ustawieniu. Janek Bednarek robi postęp, zdaje sobie sprawę, że tracimy te bramki. Później jak wprowadzamy Kacpra Urbańskiego i wielu tych zawodników, to patrzymy pod tym kątem, które grają. Graliśmy w klubach, wielu zawodników gra w tym ustawieniu. Tutaj jeden z redaktorów, tutaj pan Dobrasz, który ma rękę w górze, mówił, wyliczył ostatnio, że mniej zawodników gra tym ustawieniem, co akurat z podstawowego składu zawodnicy, którzy grali, to najlepiej się w tym czują, bo też rozmawiamy z tymi zawodnikami i jak pokazuje to, zmieniliśmy teraz ustawienie raz drugi po to, żeby właśnie spróbować, jak to jest, jak nie będziemy mieli obrońców. Graliśmy czwórką, graliśmy fatalnie, bo te 20 minut, które graliśmy fatalnie, to właśnie graliśmy czwórką i straciliśmy w tym czasie bramki, także jeszcze raz panu mówię, nie zamykam się, a ostatnio panu odpowiedziałem, jak już to na jedno pytanie, że zadaje pan czyjeś pytanie, nie swoje. I to nie było ani nerwowe, tylko spokojnie odpowiadam tak, jak na każde pytanie dotyczące reprezentacji Polski, każdego zawodnika i dotyczące każdej osoby, która jest. Dominik Wardzichowski, Sport.pl. Ja będę miał jedno pytanie do pana Łukasza, jedno do pana selekcjonera. Panie Łukaszu, chciałem zapytać o tę niedoszłą zmianę Karola Świderskiego. Co się stało? Dlaczego on nie został zgłoszony do kadry meczowej? Ale Łukasz tutaj po to był tutaj. To trzeba było go pytać. Już to... Myślałem, że on poszedł. Nie. Sorry, tak, dlatego pytam. Nie, bo myślę, że on też poszedł. Rozumiem, panie. Przepraszam. To już nie będę kontynuował, jeżeli pan by powiedział po prostu, co się wydarzyło, co zawiodło i jakie ewentualnie wnioski z tej sytuacji zostaną wyciągnięte. Tak, rzeczywiście doszło do takiej sytuacji, że jak najbardziej 23 zawodników została w prawidłowy sposób zgłoszona do godziny 12 w nocy, dzień przed meczem i ta grupa zawodników była do dyspozycji przed 75 minutami przed meczem. Wtedy wypełnia się protokół meczowy i w trakcie wypełnienia tego protokołu meczowego zostały uzupełnione wszystkie pola, z czego jedno niestety zostało pominięte. Ta sytuacja tak naprawdę to jest mój błąd, za co ponoszę odpowiedzialność i generalnie zrobię w tej chwili wszystko, a nie tylko ja, zresztą tu jest cały sztab, który zrobi wszystko, żeby do tego nigdy więcej nie dopuścić. Ja ze swojej strony już wewnętrznie u nas przeprosiłem, ale teraz publicznie, dobrze, że mam taką okazję, tutaj selekcjonera i drużynę, przepraszam za dopuszczenie takiej sytuacji. Tak jak powiedziałem, ona się nigdy więcej nie powtórzy. No i w tej chwili właściwie jeden jest tylko wniosek taki, żeby zabezpieczyć drużynę przed tym meczem, żeby nic jej nie przeszkadzało, żeby wszystko było w porządku i żebyśmy mogli dzięki temu wygrać mecz. Jeżeli mogę tylko dopytać, co dla pana oznacza to wsparcie piłkarzy, selekcjonera, bo tutaj padły takie słowa, że jesteście jedną grupą, bo wiemy, że były takie historie w polskiej piłce, akurat tutaj sytuacja klubowa, która miała bardzo duże konsekwencje. Co dla pana oznacza takie poparcie, wsparcie tak prywatnie? Nie, to jest oczywiście, dla mnie prywatnie to jest wielka rzecz, ale tak naprawdę ja jestem za to ogromnie wdzięczny, no ale tak naprawdę tutaj jestem jako profesjonalista i oczywiście ja za to dziękuję, ale tak naprawdę nigdy więcej ze swojej strony, jak mówię, nie można dopuścić do takiej czy jakiejkolwiek innej sytuacji, która by przeszkadzała sztabowi, selekcjonerowi i drużynie w wygrywaniu. Także ja za to dziękuję, ale tutaj jesteśmy pod kątem profesjonalnym, zawodowym i to jest jakby, rozdzielamy te dwie sprawy. Panie selekcjonerze, chciałem zapytać o raport zdrowotny przed tym meczem, bo mówił pan, jak duży wpływ te zmiany w przerwie miały na to, co wydarzyło się w Porto. Czy przed tym spotkaniem są jeszcze jacyś zawodnicy, którzy, jest jakiś znak zapytania co do ich występu w meczu ze Szkocją, bo mówił pan o tym, że to jest charakterny zespół, który walczy bardzo mocno i to może być też duży wysiłek fizyczny dla naszych zawodników. Czy są jakieś znaki zapytania i czy ma pan jakieś wątpliwości przy wyborze pierwszej jedenastki? Dziękuję. No na pewno Sebastian Szymański, to jest wiadomo, że to po treningu dopiero podejmiemy decyzję co i jak, a jeżeli chodzi o resztę zawodników, to wszyscy
są do dyspozycji z dowołanym też Mateuszem Wieteską. Proszę, Dawid. Dzień dobry, panie trenerze. Dawid Dobrasz. Tak, widzę, że pan śledzi to dobrze, bo ja się po prostu doczepiłem tych słów, że pan mówi, że większość piłkarzy, a faktycznie w pierwszej jedenastce można już to inaczej rozpojrzeć. I też kwestia tego, że pan się dołożył taką fajną kwestię, że rozmawiał pan z piłkarzami, jak oni się czują lepiej w tym ustawieniu, no to ma to inne spojrzenie. Ja miał dwa pytania. Pierwsze chciałbym zapytać, zbliża się bardzo ważny mecz ze Szkocją, który pewnie zdefiniuje całą Ligę Narodów i czy pan zejdzie z tej obranej drogi w tym momencie, czy zagramy bardziej tak jak z Walią, że jednak wynik w tym meczu będzie najważniejszy i pozostanie w dywizji Ligi Narodów. Czy może tutaj idziemy na całego zabawa i byle strzelić jedną bramkę więcej niż rywal. Dziękuję. I miałbym jeszcze jedno pytanie, jeśli mogę. To najpierw pierwsze może, dobrze? Że no, to nie jest tak, że my tak chcemy też grać. No chcemy zabezpieczyć się od tyłu. To nie jest tak, że my mówimy zawodnikom, grajcie na hura i jakoś się uda. No nie, na pewno no te... Okej, pierwsze spotkanie, które gdzieś graliśmy w Szkocji, to też wiemy, jak straciliśmy bramkę. Później gdzieś w Chorwacji powstałem w fragmencie gry i tam gdzieś mogliśmy ten mecz zdecydowanie lepiej jeszcze rozwinąć. No tutaj na pewno te 6 minut, które z Chorwatami mieliśmy, to było takie, że popełniliśmy błędy. No Portugalia no, pokazała jakoś, no i tutaj, i tutaj, no to zdajemy sobie sprawę, że to jest, ale też gdzieś to było i wiemy też, Szkoci, którzy rywalizują, mają zupełnie inny styl grania i zupełnie inaczej grają, dlatego też sami musimy grać. Chcemy na pewno grać zdecydowanie lepiej, jeżeli chodzi o to, co możemy na treningach, jeżeli o rozwój bloku defensywnego, o to, że z zawodnikami rozmawiamy, to robimy to regularnie i jak pokazało to, ja sobie zdaję sprawę, ja nie jestem, to jeszcze raz mówię, bo to wiele osób gdzieś mówi, że ja jestem oparty albo do jakiegoś systemu grania, ja nie jestem do systemu grania, ja jestem do tego, żeby zawodników dopasować dobrze, ale jak też widzieliśmy, jak to się skończyło dla nas w Portugalii, to nie jest ani też dla mnie dobre, bo też cieszyłbym się, jakbyśmy na przykład nagle odrobili te straty i okazałoby się, że to jest zdecydowanie lepiej, ale ja 25 lat jako trener prawie już pracuję na różnych poziomach, od dzieci, po juniorów, po seniorów, po młodzieżową reprezentację, po pierwszą i ja mam ciągle znaki zapytania, ja nigdy nie powiem, tak jak wielu mówi, że to jest lepsze albo to jest dobre. My jako trenerzy ciągle mamy znaki zapytania, ciągle zastanawiamy się, co możemy zmienić, ciągle zastanawiamy się, jak to ulepszyć. I to o to chodzi, że po prostu chcemy zagrać spotkanie, żeby wygrać, żeby ten zespół pokazał to. Te 8 meczy, które teraz mieliśmy, naprawdę graliśmy z topowymi zespołami i to nam daje bardzo dużo jako dla reprezentacji Polski. I to, co tutaj panu Łukaszowi odpowiedziałem, że jeżeli reprezentacja Polski chce się rozwijać i chcemy kiedyś powiedzieć, że jesteśmy w stanie coś zrobić i rywalizować jak równy z równym w Europie, to musimy tak grać z takimi zespołami, żeby wiedzieć, gdzie jesteśmy. I kluczowe zawodnicy muszą zacząć grać w klubach, to jeżeli o to chodzi. Nie ukrywam, że trochę się zdziwiłem, że nagle pan zmienił to ustawienie w drugiej połowie meczu z Portugalią, bo wydawało się, że no jest pan dość konsekwentny. No ale okej, rozumiem. Ale to ja panu uzasadnię. No, dlatego to zrobiłem, bo ja wiedziałem, że po prostu już później, jak jest sytuacja, że praktycznie drugą bramkę straciliśmy, że zmieniliśmy ustawienie, to po to, żeby zobaczyć też na mecz następny, bo nie mamy obrońców więcej po prostu. Jeżeli cokolwiek by się wydarzyło, no to nie mamy już kogoś na szybko, żeby teraz dowołać. Dlatego to bardzo często to nie jest tak, że to było moje widzimisię albo udowodnienie komuś. Broń Boże, to było tylko i wyłącznie po to, żeby rozważyć, co tej reprezentacji może poprawić. Ja analizując każde te spotkania, analizując zawodników, patrzę pod kątem takim, żebyśmy te wyniki mieli zdecydowanie lepsze, ale też żebyśmy nie unikali gry z najlepszych, żeby właśnie z takimi zespołami jak Portugalia grać tak, jak graliśmy 60 minut i zdobyć bramkę, później umiejętnie dalej przetrzymać trudny moment, zdobyć drugą bramkę. Tego nam brakuje jeszcze na dzisiaj w tej reprezentacji. To chciałem tylko dopytać, jakie kryteria zdecydowały, że Mateusz Wieteska został dowołany i czy ktoś jeszcze może się nagle pojawi na zgrupowaniu w tym momencie. Dziękuję. Nie, tu akurat Mateusz Wieteska, to co tłumaczyłem wcześniej, że był z nami już parę razy na zgrupowaniach i on też wie po prostu, w jakim systemie gramy, jak to jest i wiemy po prostu, że to jest prowadzić. Jest jeszcze Michał Gurgul, który jest i to on też gra, bo gra w reprezentacjach młodzieżowych. W tym ustawieniu jest to zdecydowanie, dlatego mamy jakąś alternatywę, bo tak jak na przykład Bartka Bereszyńskiego, którego przesunęliśmy na bok obrony po to, żeby gdzieś tam zabezpieczyć ten sektor, no to też złapał kontuzję, który mógł grać na środku obrony, także nam to tutaj to zdecydowanie utrudniło. Tomasz Kowalczyk, program Pierwszy Polskiego Radia. Dzień dobry, panie trenerze. Ja chciałem zapytać, jak pan ocenia funkcjonowanie naszej obrony po zmianach? Bo na przykład w meczu ze Szkocją
to była chyba kontuzja Jakuba Kiwiora, Sebastian Walukiewicz wchodzi i od razu stracony gol. Teraz w meczu z Portugalią też wymuszona zmiana za Jana Bednarka, też Sebastian Walukiewicz. I czy nie ma pan wrażenia, że obrona potrzebuje trochę więcej czasu, żeby się odnaleźć w takiej sytuacji, a rywale tworzą dużo sytuacji pod naszą bramką? Nie wiem, ale panie redaktorze, ale jaki ja mam wpływ na to, że ktoś kontuzję łapie? No to pewnego nie mam. No z drugiej strony no nie mamy 17 w klubach europejskich zawodników, którzy grają regularnie, tylko mamy grupę zawodników, na których się opieramy. Tą grupę zawodników staramy się odbudować. I tak to jest. No, trzeba to po prostu przeżyć te trudne momenty. Ja zdaję sobie sprawę, że opinia publiczna, że ludzie wszyscy chcielibyśmy, żebyśmy od razu dzisiaj ogrywali Portugalię w Portugalii przy tych zmianach, które były. Nie, ja to w zupełności rozumiem. Ja też tak samo rozumiem piłkarzy byłych, którzy mają swoje zdanie, które mają opinię. Ja jeszcze raz mówię, ja jestem 25 lat trenerów, prowadziłem prawie 500 meczy w Ekstraklasie. Ja ciągle zadaję sobie pytanie i zawsze jak oglądam inny mecz, to najpierw sobie ciekawy jestem, co trener chciał od zespołu, czy zmiany były jakieś spowodowane kontuzjami. I to jest dla mnie najważniejsze, a opinię każdego z kibiców przyjmuję. Jeszcze raz to panie Łukaszu mówię, że mity, które ktoś rozpowiada na mój temat, że ja jestem zamkniętą twierdzą albo że ja się tak zachowuję, są nieprawdziwe i wiele tych takich komentarzy, które są po prostu czystą złośliwością i trzeba to po prostu umieć przyjąć. I ja szanuję każdą opinię, ktokolwiek wydaje. Prosimy o ostatnie pytanie, bo już mamy kilka minut tylko do treningu. Proszę. Coach, can I ask you? You spoke about Scotland playing with a different style. Can you expand a little bit more on what style you're expecting to experience tomorrow? Nie, akurat to nie że defensywnie, tylko że mają bardzo dobry zespół, jeżeli chodzi o kolektyw i to jest kluczowe. Mają 2-3 indywidualności i na tym bazują. Trzeba powiedzieć, że zdajemy sobie sprawę, że stałe fragmenty gry są też mocną stroną Szkotów, ale też my akurat potrafimy grać w piłkę. Pokazaliśmy to nieraz, pokazaliśmy w wielu zespołach i na pewno zagramy jutro, żeby wygrać to spotkanie. Tam jeszcze jedno. Jeszcze jedno, trenerze? Tak, proszę. Wojtek. Wojciech Górski weszło, dziękuję mi, że jeszcze mogę zapytać właśnie do, no nie wiem, czy do ciebie, czy do selekcjonera, bo nie wiem, kto o tym decyduje. Chciałem zapytać o obsadę tej konferencji, bo umówmy się, skład taki troszkę nietypowy, pewnie każdy z nas to odebrał, że nieprzypadkowo jest tutaj Łukasz w związku z sytuacją z Karolem, byli Piotrek i Marcin, którzy gdzieś tam pośrednio byli bohaterami jakiś. Powiedzmy sytuacji, które wzbudziły krytykę, natomiast Piotrek, no tak pytany o tą sytuację z Ronaldo, mówi, no bez komentarza taką miałem chęć. Marcin o spodenki mówi, bez komentarza od was się dowiedziałem, no więc tak chciałem zapytać, dlaczego taka obsada? Dlatego taka obsada, że tutaj nikt przed nikim nie ucieka i to jest najważniejsze, żeby też było, jest możliwość i to jest dla mnie najważniejsze jako zespół, że w trudnych momentach jesteśmy wszyscy razem i wszyscy razem się pokazujemy, a jeszcze raz, ja akurat jestem pierwszy, który ja zawsze mówię zawodnikom, jak jest coś dla was przed meczem, to chcesz to sobie zrób zdjęcie, jak masz ochotę, bo to jest przed meczem. Nie ma to większego znaczenia po meczu. Dla nas najważniejsze jest boisko i te 90 minut. I w tych 90 minutach jest kluczowe. Nieraz teraz zawiedliśmy, ale jako zespół wiemy, co mamy robić i w jaki sposób pracować, dlatego jeszcze raz mówię, każdy z tych ludzi jest też człowiekiem i my bardzo często zapominamy, że to są ludzie, którzy też idą przez życie i są młodzi.